Media spekulują o możliwym spotkaniu prezydentów Polski i USA z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. Do rozmów miałoby dojść w naszym kraju, który to już oficjalne, zamierza odwiedzić Joe Biden. O wizycie prezydenta USA w Polsce media spekulują już od kilku dni. Prezydent Joe Biden miałby dotrzeć do naszego kraju przy okazji rocznicy rosyjskiej agresji wymierzonej w Ukrainę. Możliwość takiego scenariusza potwierdził prezydencki minister Marcin Przydacz. Polityk przebywał w Waszyngtonie, gdzie podjął rozmowę z administracją amerykańską. To po nich wskazywał, że temat jest na stole i dotyczy konkretnie Polski. Wcześniej wątpliwości wokół przyjazdu Joe Bidena zasiał sam prezydent Andrzej Duda, gdy mówił o tym, że wartością dla całego regionu byłby przyjazd do któregoś z państw Europy Środkowej. Padają pytania o to, co taka wizyta ma przynieść Polsce. Jeśli ta wizyta dojdzie do skutku, bo cały czas mówimy w sferze przygotowawczej, no to jest kwestia przede wszystkim dyskusji o Ukrainie, ale także z punktu widzenia pana prezydenta Andrzeja Dudy wzmacniania bezpieczeństwa Polski, naszego kraju, który jest krajem przyfrontowym i to jest bardzo ważny element współpracy sojuszniczej, natowskiej, a także bilateralnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Pojawiają się spekulacje, że prezydent USA mógłby przebywać w Warszawie i Rzeszowie. Media twierdzą, że pod uwagę brane jest też spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Joe Bidena z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. Na razie jednak trudno o potwierdzenie tych doniesień. Jeszcze nie możemy podać do publicznej wiadomości żadnych informacji poza tymi, które zostały w tej chwili opublikowane. Trzeba się uzbroić jeszcze w cierpliwość. Natomiast mamy ze stroną amerykańską bardzo intensywne kontakty, nie tylko w sprawie potencjalnej wizyty, ale też w sprawach strategicznych, sprawach dotyczących po prostu współpracy w zakresie bezpieczeństwa. To jest dzisiaj absolutnie najważniejsze. Jeśli wizyta prezydenta USA dojdzie do skutku, to od początku objęcia urzędu Joe Biden odwiedziłby Polskę już po raz drugi. Wcześniej przebywał w naszym kraju w marcu ubiegłego roku, gdy rozpoczęła się inwazja rosyjska przeciwko Ukrainie.